Hej, siemano, z tej strony MRM i witam cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dark Soulsa, więc dzisiaj jesteśmy znowu z Gulem. To mówię, że dziwnie wygląda, ale już co będę mówić. Dla woli przypomnienia, ostatnio pokonaliśmy naprawdę trudnego bossa, który zajął nam już spory kawałek czasu. Przy okazji tutaj już jesteśmy... Czym my jesteśmy w ogóle? Trochę nie pasuje mi ta gryna w ogóle do Dark Soulsa, tak przynajmniej może pasuje, może nie, ale dla mnie na początku w ogóle nie pasuje, bo ogień, lawa, demony, to demony to jeszcze, jakieś lawy. Zobaczmy ogólnie, czy tu coś jeszcze nie będzie ciekawego. Tu była tylko ta zbroja, którą obecnie nosimy, więc poza tym chyba nic tutaj nie będzie, więc nałóżmy naszą zbroję już tradycyjną, czyli naszą najlepszą obecną zbroję. No i idziemy dalej. Tarczę w ogóle wróćmy do naszej dawnej tarczy. No powiem piromancji, okej. Dobra, więc tak, co my dzisiaj zrobimy w odcinku? Więc po pierwsze, najpierw wrócimy do domku. Ciało z żelaza. Jej. To był dziwny cud. Czyli czar. Fajnie wyglądaliśmy, wtedy mieliśmy multum pancerza, jak teraz tutaj widać. Mamy 200 ileś pancerza, w ogóle jeszcze z jakąś mocną zbroją, to w ogóle to jest OP. Łatwo, mamy jedną pustą butelkę Estusa. O co chodzi? Dobra, nie wiem o co chodzi. Okej, czy my mamy w ogóle nasz... Tak, mamy powrót do domu. Użyjemy go, no i idziemy dzisiaj dalej. Idziemy chyba na prawo. Dobra, no i między jeszcze odcinkami, jak to mówiłem, może że już nawet możemy tu ulepszyć nowy poziom, a jeszcze nam brakuje 1000, więc zabijemy tutaj kilka może tych stworów. Przy okazji będziemy mogli wtedy coś nowego. Dobra, na pewno kupmy to co trzeba, czyli to leczonko, możemy iść dalej. No i w dzisiejszym odcinku damy się chyba tutaj na prawo. Tak, mamy, to jest nasz ten most. No i tutaj na lewo był boss, a nie byliśmy jeszcze na prawo, w ogóle bym opisał tą krainę, ta kraina jest naprawdę epicko wygląda, powiem tak, to jest epicki widok tutaj. Sprawa ona wygląda, ale naprawdę nie pasuje mi do Dark Souls, nie wiem dlaczego mi się ogólnie Dark Souls kojarzy z nieumarłymi, tak, to mamy jakieś piekło, tak, tak to nazwa. Dobra, lecimy na prawo, ciekawe co nas to spotka jeszcze, o, czy już tu nic nie ma, prawda, jak to się dostać? Jak zejść na dół? Powiedzcie mi. A pobiegamy sobie trochę. Musimy tutaj zejść na dół. Może tamtędy. Tutaj było przejście na dole. A, takie buty, już rozumiem. Chodzi o to, że jak boss, ten duży boss zginął, to wtedy nam lawa zastygła na dole. Dzięki temu akurat możemy tam właśnie się udać. A to ja bym nie spojrzał do tej lawy, bo to w ogóle byłaby tragiczna śmierć, śmierć w lawie. Tak. Wracając ogólnie do klimatów, mi się cholernie te klimaty tej ognistej ziemi, lawy, to mi się cholernie kojarzą z Gothiciem. Tak, tak dla ciekawości. Dobra, idziemy na dół. Dzięki temu, że lawa zastygła, możemy iść. To już pokonać. Dobra, tu mamy pana. Nienawidzę tych kolesi, bo przez nich zabiłem NPC. No i... Poza tym, to nic ciekawego. Dobra, biegniemy. W dzisiejszym odcinku znowu coś dobrego wykonamy. Okej, okay. Stygła lawa. Znaczy nie wiem, czy nadal nie powinna ranić, bo raczej gorąca lawa też coś złego. Się przekonamy, czy nas ta lawa będzie bić. A nie, zastygła na dobro. Dobra, więc co my tu mamy? Mamy tam... tutaj mamy przejście. Spróbuję najpierw jednego demona wybawić, bo chcę zobaczyć, co my, z czym my będziemy tutaj walczyć. Oni są odporni na strzały, ja to widzę już, że to będzie złe. Więc musimy pomału jednego wybawić, bo ich jest tam za dużo. Oni nas tutaj raczej rozgromią w kilka sekund, jeżeli będziemy nieostrożni. Próbujemy kogoś headshotnąć, nie wiem, musimy jakoś go... Dobra, jest git. Czym jest demonem Taurusem chyba? No co, jest demon Taurus? Bo to nie jest boss. O, z czym my walczymy? Okej, okay. To będzie trudniejsza zabawa, już jak myślałem.
Nie, trudniejsza zabawa, bo mi joystick się laguje, lag i z lagi. Teraz nie zabiję, dobra miksturka. A to będzie większa zabawa. Okej, okay, dlaczego mi nie wyszedł unik? A, bo mi się joystick wyłączy, okej, okay, dobra, joystick nie lubi. Mamy już pierwsze wrażenia z nim, oni są strasznie silni. Sabeć musi coś zmienić naszą zbroję, ogólnie właśnie ta zbroja na razie... nie wiem czy coś tak, ale coś mi jeszcze jest za ciężka. Albo zmienimy nasz mieczyk, ale wolałbym miecz nie zmieniać. Dobra, sprawdzamy najpierw naszą zbroję, nie mamy już coś złego. Więc tak, waga naszej zbroi to 37. Aby raz sobie obliczę na sprzęcie i chyba to... Czy mamy 1/3? Okej, 82,5, 53. Gdybyśmy zmieścili się o 10, jeszcze 10 kilo mniej, to wtedy byśmy mogli naprawdę cuda robić. Więc zobaczmy, co my tu mamy. Możemy zmienić ciut naszą zbroję. Dosłownie te, tutaj, zwłaszcza o... Czy teraz już byśmy ważyli mniej? O, fajnie, nawet może się uda tylko jedną część ekwipunku zapewnić nam wielką przewagę. Chyba jeszcze nie uda. Tak, już jesteśmy ciut lżejsi. Jeszcze byśmy mogli to zmienić, zmieniając ten hełmik na coś innego. No mianowicie ten. No i dzięki temu możemy już naprawdę... No, jesteśmy dużo bardziej mobilni, więc z tego się cieszę. Czekajcie, musimy teraz obmyślić taktykę, jak ich zabić, bo tutaj ogólnie... Będzie większa zabawa. Tych nienawidzę, wy sobie idźcie, bo przez was zabijemy NPC, jak już to sobie kilka razy powtarzam. Tak nienawidzę zabijać czegoś, co było mi potrzebne. Ale dobra, było, stało się. Wow, to w ogóle wygląda trochę jak taki efekt, że to jest taki wielki statek kosmiczny, który tylko czeka się na wynurzenie. Najgorsze jest to, że ich tam jest chyba z 20. I zanim ja ich zabiję, to kilka lat minie w taki sposób, więc musimy tutaj jakoś sobie pomóc. Nie wiem, próbujemy może z włóczni błyskawic zaraz kogoś ściągnąć. Teraz tym bardziej jednego strzelamy z łuku. Jest to strasznie odporny na pociski, przez co tak naprawdę praktycznie nie zadaje damage'a z łuku. Tego chyba... O, okej. Okay. Zabiłem jednego, próbujemy go od razu go z włóczni. Namierz go. Ja ci zadam damage'a. Okej. Okej, dlaczego mi znowu joystick się włączy? Nienawidzę tego joysticka dosłownie. Będzie długa walka. Okej, jednego zbiliśmy. Oni są dużo słabsi chyba ta dawna czyjś bossów, ale dają pewną ilość tych pieniędzy, to powiem, tak? To nie jest złe. Okej, więc teraz mamy dwa... Mam kilka pomysłów, więc tak, teraz wrócimy się po poziom. No i teraz tak, jak będzie teraz lepsze naszą postać? Chyba najpierw zajmiemy się może jednak tą... A, po co się będę męczyć? Najpierw zajmiemy się może tą wytrzymałością, dopiero potem pójdziemy w tą inteligencję i dzięki temu właśnie kilka następnych odcinków myślę, że właśnie tak poświęcę na ulepszenie naszej postaci, więc tak. Mam pomysł po kolei. Najpierw dokończymy to, co na początku chciałem, czyli ulepszymy właśnie tą witalność do 25. Potem teraz naszym zadaniem będzie ulepszenie po kolei. Najpierw wytrzymałości o kilka poziomów, ewentualnie i inteligencji. To są na razie dwa nasze cele. Potem może pójdziemy w wiarę, czy jeszcze przekonamy w przyszłości. Dobra, więc teraz moje jest pytanie numer 2, czyli czy musimy ich na 100% zabić, czy naprawdę nie ma jakiegoś innego przejścia, które by nas ratowało od tej chwili. Nienawidzę tych tutaj panów, którzy do mnie już tutaj podbiegają pomału. Okej, okay, dobra, zobaczmy ogólnie tereny. Możemy się również na prawo i tam właśnie też coś mamy. Więc najpierw spróbujemy jeszcze raz zabić kilka razy, bo jestem ciekawy, co tam właśnie dalej będzie. Bo też te demony muszą coś pilnować, to jest logiczne, że one... Chyba, że one były tylko po to, aby być... Ta odpowiedź też byłaby pomału, w pewnym czasie sensowna. I widać, że nie odnawiają się. Oni się nie odnawiają, bo wcześniej to był facecik, taki mały. Jeden z tych facecik, ten demonek to jeszcze był. Tak, nie nazwę ich demonami, bo demon to jest większy. Dobra, ja tego... Oni są... Zadaję za mały damage z łuku.
Dosłownie, okej, okay, idzie pan. Gdybym do lawy wciskał, ciekawe czy oni, by te, czy oni są odporni na ogień, tak, czy powinni być odporni na ogień, to jest logiczne. Czy są również odporni na... Są odporni na lawę, naprawdę? Już na lawę 100%. Ło, jeszcze skacze. Haha. Tykacz nie mistrza, uczymy się uników, to jest dobre. Okej, okay. Taktyka jest nie zła. Fajno, fajno. Cieszę się. Użyjmy więcej człowieczeństwa, bo dzięki temu będę miał więcej. Będę miał większą szansę na coś, na jakieś zdobycie. Więc żeby też nie było, byłoby coś fajnego, gdybyśmy coś z nich dostali. Okej, okay, jakie zostaną człowieczeństwo? Takie zostaną człowieczeństwo, więc użyjemy sobie może do 5. Albo lepszy pomysł mam taki, nie będę go od razu używać. Zostawię sobie to człowieczeństwo w razie, kiedy nam by się mikstury skończyły. Okej, okay, nie będę czasem je używać. Dobra. No i będziemy ich tak zabijać. Ten odcinek będzie podobnie jak poprzedni na cierpliwość, więc będzie ciekawy. Dobra. Gdybym kogoś może jeszcze z łuk kilka razy trafić, może coś się uda. Że on jest całkowicie odporny na dosłownie pociski. Ale wcześniej mi się udało ich zwabić, tak. Nie chcę z nimi walczyć, bo ciekawe, czy jest, że jeżeli byłbym OP postacią, czy mógłbym w ogóle z nimi wszystkimi naraz walczyć. Dobra, chodź pan. Na początku, na pierwszy rzut oka wygląda jak niedźwiedź. Już on nie jest niedźwiedziem. A taktyka jedna mistrza, która teraz nie wyszła. Teraz mi jeszcze nie wyszła, bo jeszcze joystick się zlaguje. Gesty. Durne gesty. Dobra. Wzięte człowieczeństwo. Nie. Rano pierwszego ciosu ja powinienem mieć. Dobrze, że udało mi się jakiś trafem to uniknąć. Okej, okay, tam. Gdzieś czasem to człowieczeństwo używać, ponieważ na razie ono mi się całkowicie nie przyda. Aż takiej ilości, a zwiększamy za coś sobie szanse na zdobycie przedmiotu. Dobra, więc tak, na opis sytuacji możemy udać się w tamte rejony, ale możemy również udać się tutaj. Coś tak kusi mnie, że tutaj coś może być mocnego. Znaczy, bossa tu nie spotkamy następnego, a może jakaś moc... Tu nie... Dobra, myślałem, że już dwa idą na mnie. No, chodź pan, chodź panie demon. To jest również by lepsza tarcza, by się przydała. Nie! Silnego mnie walną. Okej, okay. Rzucił mnie do lawy, jeszcze jest dobrze. I już zabił. Prawda, dobrze, to już przekazać, czy oni się respią, czy nie, ale chyba nie. Będzie trudna walka. Z naszymi przeciwnikami, których jest strasznie dużo. No. Dobra, czyli demoniczne rynki są najgorsze. Teraz już Bytown. Bytown to była prościzna tak naprawdę, bo Bytown tylko były denerwujące stwory, które zatruwały, a tutaj te stwory zabijają. Bo już to gąsienice z tych tutaj ludzików, które wychodzą, są cholernie denerwujące. Dobra, nasze dusze są tam i oni się nie respią. To jest kolejny dowód tutaj idealnie pokazany, że oni się nie respią. Było ich tylu, ile zostali. Gdybyśmy ich wszystkich zniszczyli, to by się na pewno to przydało na najbliższy czas. Dobra. Człowieczeństwo ma tylko jeden minus. Ja mam ciut wolny działać mistyki. Mam 5 człowieczeństwa, mam ciut większą szansę na zdobycie przedmiotu. To się przyda. No ten już powinien dostać... Tak, dostaje damage, ale... Dobra, się znowu wystarczy, że idą na mnie dwa. Dobra. Chodź pan. Żeby unikać ciebie.
Myślę, że na nich nawet nie mogę polegać na tarczy, tak naprawdę, bo ta tarcza mnie chroni nie całkowicie, to jest jej problem. Tylko uniki. Okej, okay, ślicznie. Jednego zabiliśmy. Myślę, że nic na razie nie dropi z nich. O nie, dropi. Haha, czyli te człowieczeństwo naprawdę działa. Wielki topór demona. Nice. Myślałem przez chwilę, że jestem człowiekiem, bo taka morda jest jasna, ale to jest taki efekt. Okej, zobaczmy, co byśmy dostali. Nie wiem, czy mówiłem, ale dostanę rzeźnicki kiedyś, jak grałem z Matim, taki też mi przyszedł ten demon za tego. Okej. No, wielki topór demona. 46 siły, naprawdę. Nie wiem, czy możemy go w dwóch łapkach? Chyba jeszcze nie. A nie, możemy, mamy topór w dwóch łapkach. OP. Fajno. No, nową następną broń. Ale ten topór tak na dłuższy metę nie zdaje mocnego damage'a. No, jest... no dobra, mam bardzo mocny przelicznik, jeżeli o co chodzi w tym toporze. Trzymamy topór, zmęczę kula, czekaj, czy też możemy go już używać, czy jeszcze nie? Jeszcze trochę nam siły, bo nie brakuje, to nie wymaga ile? Pewnie 50, tak, a jeszcze nie mam 50. Z dwiema broń mam chyba jakieś 50-11. Próbujmy może też halabardą też pobić tutaj. Jeszcze coś... Musimy zobaczyć co tam, co to kryje tam jeszcze. Jestem ciekawy, coś tam oni muszą pilnować, to na pewno nie będzie byle jaka rzecz. Najpierw tego zdejmiemy tutaj, no i będziemy iść dalej. No chodź pan tutaj. Wiem, że już mnie tak bardzo chcesz. Zabić, użyjmy człowieczeństwa. Musimy się wyleczyć. Weźmiemy łuk. No i chodź pan tutaj. Też nam się nie udał unik, jest opóźniony już. Okej. Ach, jeden cios sobie skinął. No nie udało się. Czyli tak, myślałem, że boska halabarda to też zadziała tutaj, ale... nic. O, potrafi wyczuć nadchodzącą śmierć. Ciekawe. Ciekawy przedmiot. Dobra, weźmy na razie już te człowieczeństwo, wywalmy stąd. Mogło i tak już sporo. Dobra, halabarda nam jednak nic ciekawego nie daje, więc... zmieńmy naszą starą broń. Okej, bo idziemy dalej. Wracamy do naszego punktu śmierci. Tak to nazwę. Tej dead point. Jest zaznaczony w jednym, wielkim, malutkim, zielonym, jednym kroku. Już dalej wracając do tej takiej fantastyki związanej z tym, że to wygląda jak jeden wielki statek kosmiczny. Sam jestem ciekawy, co w ogóle będzie w tym statku kosmicznym. Albo najdziwniejsze byłoby to, gdyby na przykład to się jakoś wiązało z jakąś inną lokacją, na przykład... jak pamiętacie, to właśnie jak się wchodziło do katakumb, to była właśnie podobna architektura i może na przykład jeżeli byśmy, udało nam by się dostać do katakumb, to byśmy na przykład mogli jakimś przejściem iść do tych właśnie do ruin. No, chodź pan. Chciałbym już odcinek trwa. Odcinek 20 minut niecałe. To jest git. No, cieś się przełać przez lawę, cieś się. Bądź OP i przełać przez lawę, bo ja nie mogę. Tak, starczy nasza nie chroni całkowicie, więc trzeba unikać. Nie, tego właśnie za późno unikam, bo on to może skręcić, to jest jego... miksturka. Okej, tak już tego nie skręci, jeżeli zrobię unik do tyłu. Okej. No i ślicznie, kolejnego zabiliśmy. Jeszcze zostałem na dwa demony. Tego już nic... tak, z tego już nic nie drobi. Zostałem na dwa demony. Więc jest git. Ślicznie, zaraz jeszcze jeden, dwa demony i może jakaś ostateczna nagroda nam jakoś tam spotka nas. Byłbym bardzo szczęśliwy z tego, jak nas nic nie spotka, teraz się zabiorę. Poza tym, że dostaliśmy jakiś topór, który wymaga multum siły. Nie zdaje nam tak naprawdę mocnych obrażeń.
No, cieszę się, jesteście odporni na pociski całkowicie. Otworzyłem mu pod nogi i dostałem damage. Dlaczego ja tak nie robię, że jak wchodzę... No dobra, jak ktoś na kogoś skacze, to też dostaję damage. Oczywiście to, zaczynam tą zbroję bardzo lubić. Włączony secik. Okej, okay, kolejnego zrobiliśmy. I nic, został ostatni demon. Tutaj uleczymy się z leczenia, być może zdrowie, no i możemy ruszać na ostatniego demona w tym chyba czasie. Zrobiliśmy chyba z 6-7, już nie wiem ile sobie zrobiliśmy. Chodź panie ostatni demon, albo może możesz jeszcze jakiegoś kolegę z tyłu, ale na razie go nie widać. No. Chodź. Serdeczny pojedynek między człowiekiem małym a wielkim demonem. No taki on ma inną taktykę całkowicie. W ogóle dziwnie łazi. Ot, nie ta strona. Zło. Okej. Okay. Pytać o tej jednej stronie, że zawsze jak on atakuje, to trzeba go od strony lewej. Dobra, dobity. No i miksereczka zwycięstwa. O, i widzę już jakąś nagrodę, ale pewnie tam nawet nie dojdziemy. Może będziemy musieli wejść do lawy. Ciekawe, jak mocno lawa rani, czy zabije na hita, czy nie od razu. Próbujemy. Okej, okay, mam odpowiedź. Przecam bardzo szybko biec. Okej, okay. Jednak tam nie da się biec od razu. Czy to jest na razie jeszcze nieosiągalne miejsce dla nas. Ale może naokoło coś tam spróbujemy zrobić. Chyba żebym użył tego na osłabienie. Taki to nie jest głupi pomysł. Strzelenie magii. Zamieniamy sobie teraz rzeczy na chaos. Czyli weźmiemy sobie zamiast leczenia, weźmiemy sobie tym razem. Nie wiem, taki jeszcze fajny cudów tylko tego typu czaru. Żeby sobie robić tę sferę. Zamieniamy sobie talizman na nasz płomień. Ognisty płomień. Tak. Będziemy zwalczać lawę wodą. Ciekawe, czy o ile zmniejszymy nasz obrażenia od ognia. Więc możemy również nałożyć tę zbroję na ogień, to może byśmy wtedy udali się przez tą lawę w dosyć bezpieczny sposób, ale co jest najgorsze, jeszcze byśmy musieli wrócić, ale żeby wrócić już nie będzie już tak trudno. Teraz już nie ma demonów. Drugie było pytanie, gdzie są moje... Nie widzę coś moich dusz. Do odzyskania. Mam nadzieję, że one się nie pojawiły tam w jakimś dziwnym miejscu. O dobra, już widzę. Pojawiły się na szczęście przed tym, a nie po tym, bo to byłoby trochę chamskie. Chyba ogólnie, jeśli chodzi o te dusze, to one się zawsze pojawiają. Jeśli jestem do jakiejś lokacji, chcę doskoczyć, wtedy mi to nie wyjdzie, to wtedy one się pojawiają nie tam, gdzie nie byłem, tylko tam, gdzie byłem. Dobra. Więc próba numer dwa. No to po kolei. Najpierw bierzemy nasze dusze. Musimy nałożyć wszystko na odporność na ogień, więc po kolei. Odporność na ogień obecnie posiadamy 187, więc nałóżmy naszą zbroję na odporność na ogień. Więc też się pokazuje, tutaj najwięcej odporności na ogień z naszego setu, chyba tylko to. Tak, jeszcze kamiennych hem daje sporo. Mamy tutaj na ogień, mieliśmy 100 ileś tam. Dobra, zobaczymy, będziemy teraz. Przy okazji nałożymy jeszcze, czy jest jakaś tarcza, to najwięcej dwa odporności na ogień. Ale nie, to i tak nic nie da. Dobra. Z pewnością mamy 259. Używajemy jeszcze nowego polotu. Polot. Mamy bardzo dużo odporności. Dobra. Idę na swoją lawa.
bezpiecznie możemy tam wejść. Doszedłem na góry rycerza. Nie jest to satysfakcjonujące. Jestem nowym pilotem, to w ogóle metalowa nas na chwilę nie rani. Dużo. Dobra. Pistulkę. Zmieniamy już nasz ekwipunek, nasz secik taki przemieniony, jak to nazwę. I ślicznie. Jesteśmy już w naszym danym seciku. Dobra, czy mamy jeszcze jakichś tutaj kolegów do zabicia, którzy nas będą chcieli zgładzić? Wiem, że chyba widzę tam następną duszę. Poza tym jest tutaj czysto, ale tam jakiś jest jakieś dziura, do jakiś most z dziura. O, tu mamy duszę. Dobra, jest ta cisza w tej lokacji. Z kilka razy był taki cholernie głośno, a tutaj cichutko, tylko słychać potok lawy. Okej, okay, tutaj coś jeszcze chyba widziałem. O, widzę duszę w tym. Nie myślałem, że widziałem duszę w lawy. Ja widzę tam coś, czy nie? No, tam coś jest. Okej. Okay. Taktyka. Wracamy do naszej taktyki. Wszystko ma odporność na ogień. Używamy na do polotu. I wejdziemy do lawy. Ach, jeden hit, byśmy przeżyli. Ale dostaliśmy jakiś następny czar. Takiej postaci. Okej. Okay. Masz, byśmy dostali. Średnie magii. Dostaliśmy następny. No, gdzie to jest? Cośmy dostali w ogóle. Gdzie, że ja w ogóle to zebrałem? Nie zebrałem tego jeszcze raz. Musimy tam wrócić, bo chyba tego nie zebrałem. Bo chyba nie kliknąłem OK, ja nie jestem tej pewny. To było coś tam wielkie, chyba że to może jest jakieś broń, nie wiem, więc po prostu. No, wyglądało cholernie bardzo podobnie jak te. Ktoś na piromancję, ale tutaj ja nie jestem pewien. No, wrócimy tam szybko, może akurat tego nie zebraliśmy. Leżeli, raczej nie mogło się spalić w lawie. Czy koleś leżał w lawie i to jeszcze w nim leżało, no to na pewno nie mógł się spalić. Na pewno przymyć się nie spalił w lawie. Gorsze jest to, że gdybyśmy się uleczyli wtedy, to byśmy to bezpiecznie przeszyli. Dobra, idziemy na drugi koniec. Stykniętej lawy. Fajnie ogólnie byłoby takie coś, gdyby jeszcze coś dawało odporność na ogień. Właśnie przypomina mi się, że te pierścienie, które mieliśmy ostatnio, one naprawdę nie dawały praktycznie nic. Pierścienie tylko te. Ogólnie rzeczy na ogień. Fajnie by było w ogóle, gdyby w ogóle jakiś taki, gdyby... Gdyby co? To jest pytanie numer dwa. Gdyby co? Ta lokacja jest za cicha i to jest właśnie dziwne. Gdyby stworzyli lokację, w której cały czas byłyby potwory, również bym narzekał, że byłaby za głośna. Okej, chyba nie zebraliśmy tego. Teraz się przekonamy. Tam nie jestem pewien, czy zebraliśmy, czy nie. I odzyskaliśmy zwróconą moc. I widzę, że chyba zebraliśmy to. Nie jestem w tej sam pewien. Powiedzcie mi, gdzie to jest. To jest na pewno... O! To dostaliśmy. Aaa! Takie buty! Żar płomienia chaosu. Żar służący do czynienia broni przez kowala, czyli... To jest kolejny żar. Nie jakaś rzecz do bycia. Dobra. Sprawdzamy, czy coś tu jeszcze lawie nas tu dobrego nie spotka. Ja się w nagły podlot muszę mi trzymać, bo w punktu on zmieszał obrócenie od ognia i to nie jest nie mało. Dobra. Pytanie numer dwa. Czy to jest jeszcze coś czeka dobrego, czy będziemy już iść dalej? Chyba aż nic tutaj nas dobrego nie spotka. O, kamień. Wow, w ogóle ta wielka kopuła to jest, nie jest taka mała, jakby się wydawała. Dobra. A więc tak, ten martwy kowal dał nam kolejny żar. Tutaj to fajnie widać teraz podświetla, jak to fajnie podświetla teraz. Dobra, więc teraz po nas. Idziemy, wracamy do poprzedniej lokacji. Właśnie nie do lokacji, tylko do poprzedniej
poprzedniego etapu. Chcielibyśmy tak podświetlić, to może coś jeszcze nas dobrego tu spotka. Ale raczej nie. Dobra, idziemy dalej. Jest ta cisza, ta cisza mnie dobija w tej grze teraz. To jest gra w hit, no dosłownie. Okej, ile mamy odcinka nagranego? Mamy 30 minut, więc nie jest źle. Teraz tam dojdziemy, bo ja tam już widzę jakąś duszę. Chyba następnego... Zmienię pozycję. Widzę jakiś... What? Użyjmy podlotu. W razie W. Więc tutaj nic nie spaliło. What? Demon Capra, dobra. Demon Capra też koleś, którego znamy. No, on był trochę gorszy. Właśnie miał dwie bronie. To jest był jego minus. Ale nie był się, nie był. On był ciut gorszy, ale nie jest też tak silny. Okej, nic z niego dostaliśmy, szkoda. Czało i panie demonie Capra, że nam nic nie dałeś. Okej, nic tu nie mamy. Mamy most. Gdzie był ognistym mostem. Ognistego miasta. Cudnie, jeżeli pamiętam było zalane, to to miejsce jest za popalone. Spalone. O, te troszeczkę. Okej. Poza tym mamy dużo demonów. Fajno, fajnie. Prawda? I jeszcze mam z takim beznadziejnym miejscem z nimi walczyć. Prawda? Teraz mi to mówicie? No, już tutaj pan. No, jednak trafiłem. Więc nie dojdziemy na to trochę... Wow! Portal? Prawda? To nie było gdyby nie spadł. Ale nie trafiłem cię, nie bój się, ja cię nie trafiłem, ty sam się trafiłeś. Jakiś ktoś cię trafił, tego nie widziałeś. Kawałek, gdybyś mogli ich kontrolować. Nie możemy ich skontrolować. Nie. Wo. Okej, brawo pierwszego ciosu jest po mojej stronie, nie mam leczenia. Nie. Czy miksturki. Szłopać? Dwie. Okej. To tak, byśmy po kolei musieli ich rozwalać. Możemy również tutaj spaść i zobaczyć, co tu mam na dole. Dobra. Na chwilę trafię, spadamy. What? What? Co to jest? Pewnie nie jesteś podatny na ogień, ale... Nie, to gąsienica, mordercza gąsienica, którą zabijemy z łuku. A. Próbujemy. Beznadziejny damage. Ognisko tu mam nawet. Fajno, mam ognisko. Nie widzisz mnie. Aha, zabiłem cię wielki grupy stworzenia. Dobra, spalamy ognisko. Zrobiliśmy coś dobrego, w końcu mam następne ognisko, które... No nie, że zrobiliśmy. Ale to nie jest kupunek, bo coś już sądzę, że już może trochę być uszkodzony. No i to tutaj nawet widzę. Zaprawiamy szybciutko. No i idziemy dalej. Kiedy mam minut odcinka na 35 minut niecałe. Prawdopodobnie z intra będzie już pełne. Ale ja chcę zobaczyć dalej, co my tu mamy, bo tę lokację skończyć, wtedy będzie bardzo miło. Skończyć o lokację dwa odcinki. Ciekawe, co ten portal kryje. What? Kamień. Okej.
Okej. Takie kabulce nie są silne. Okej, teraz się spodziewamy, że nas będziemy mieć tutaj demona. Taurusa? No nie. A więcej tych gargulco podobnych stworzeń. Haha, zabiłem go naraz. Podkijem go naraz. Ja nic z nich dobrego nie dropię, ale tylko kasy daj. O, mam kolejne dusze. Jest. Jest. I kolega, dawny. Trochę teraz masz... Chyba ja mam lepszą pozycję jak ty. Teraz ty masz lepszą pozycję jak ja. Nie, nie, nie. Teraz mam jeszcze gorszego pecha. To jest ich przyściął. Prawda? To... Dobra. No i już jestem ponownie, tutaj wcześniej mówiłem, mi się joystick uszkodził i kręcę od razu, bo chyba mnie ktoś tu atakuje. A nie, okej, okay. Bardzo fajnie się cofnęło. Więc idziemy zaraz z tym panem bić się, no i teraz skończymy odcinek. Tutaj zobaczmy, czy tamta wielka ściana, czy to jest mgła? Czy coś innego? Dobra. O, cwaniak jeszcze jeden. On chyba jeszcze wytrzymalszy, jak te inne pomniejsze. Joystick. Widzę, jak mu się wyłączył. Okej. Okay. Zabity. Ślicznie. Ale to był zwyk. Dobra, zobaczmy. Obczajmy jeszcze tylko dwie rzeczy. Jedno z nich to... Ot! Znowu robal. Mogę cię obinąć. Okej, okay. Powiedz, jest już oczywiste. Wow. To jest tylko jedno. Wow. Więc tutaj ściana, czy co? A, okej, okay. To jest jasne światło, więc to jest coś całkowicie innego. Idealne na następny odcinek, więc tak, najpierw tutaj zabijmy tego pana tutaj. O, trafił mnie jakiś trafem. Czy jak ten robot do mnie idzie, czy nie? Okej, okay, kolejny demon. Kolejny demon zabity. Zeszliśmy niestety nic. No i co my jako nagroda? Duszę dzielnego wyrobnika, czyli nic nieciekawego. Okej, okay, dobra, zobaczmy. Pokażemy jeszcze tego robala, który tutaj już pewnie czeka na mnie, żeby zginąć. Cześć, panie robal. O, zjadł mnie naprawdę? Jaki cheater, cheater. Zjadł mnie. Smacznego. Dobra, więc z tym odcinkiem, tym gestem pożartia przez pana robala, chyba kończymy ten odcinek. No choć jeszcze możemy oczywiście zebrać coś. O, gerbult. A musimy jeszcze po nasze dusze zebrać. No to w ogóle... O, oni się respią, tamte demony się respią, dziwne. Okej. Okay. Tam na pewno demony się zrespiły, okej, co my to jeszcze mamy? Demon duszy do mojego rycerza. What? Kolejny robal? Prawda, gdzie są nasze dusze teraz? Nie, zginiemy i wyrzucimy wszystko. Okej. Okay. Zabite? A, dusze są tutaj, więc akurat wyśniemy je szybciutko. Okej, okay, wspomniałem o tych gargulcach, pomniejszony. Wszystkie są pomniejszone. Mój ulubiony cios przebijający, to już taka ciekawostka. Dobra, bierzemy szybko duszę, on się... Jeszcze na nim nie zauważy. Nie udało się niestety, ja. Szybko.
musimy go teraz zabić. A na schodach się za bardzo uniki wychodzą. No, na schodach w ogóle uników się nie da robić. Bo można ich słody pić. A już nie jesteśmy na schodach, już pecha. Okej. Nie da się już tam nic. Może da? Nie da nic. Chyba idziemy szybko wziąć nasze dusze i będziemy się już tym robalem bić. Chyba, że go zabijemy w taki sposób jak kiedyś, ale niestety nie mamy, ja nie mamy naszych czar. Szkoda. A ile zadanie cię wypił? Okej, nie za dużo. Haha, jeszcze nie jest już. Dobra, wracamy do ogniska. I będziemy kończyć odcinek. Więc to byłby koniec. Jeśli się z wami żegnam, no i zapraszam do następnego odcinka, w którym udamy się za jasnym światłem. Więc już nie białą głową.